Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32 porządku dziennego. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, to jest druk nr 3144. Proszę pana senatora Jana Rulewskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie senatorze. W jakim trybie ja się mam do pana zwracać? Ale pani poseł, co pani chciała prostować? Aby pan rozumiał przedmiot, o którym rozmawiamy. Z grubsza rozumiem, ale nie widzę tam powodu ani trybu uruchamiania sprostowania pani, która została wymieniona tylko na początku, jakby z podziękowaniem, że zadała pani pytanie. I wskazano. Bardzo proszę, pani senator. Cały był wywód. Myślę, że do pana kiedyś napiszę list. Bardzo proszę, na pewno odpiszę, pani poseł. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Senatu chcę państwa, przedstawić państwa inicjatywę ustawodawczą, która podjęta była w oparciu o petycję obywateli, którzy zaobserwowali, zwłaszcza tych obywateli przebywających za granicą, a którzy mają obowiązki kontaktowania się przy pomocy przesyłek z organami administracji państwowej w Polsce, że obecne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności artykuł 57, paragraf 5, stwarzają wiele problemów. Mianowicie polegają te problemy na tym, że nie są na równi traktowani z obywatelami zamieszkującymi w Polsce. Otóż te przepisy powiadają, że nie zalicza się, nie uznaje się przesyłki nadanej przez operatora innego niż polski, na ogół to była Poczta Polska, za ważny. W efekcie, jeśli w założonym terminie przesyłka nie napłynęła, choć znalazła się wcześniej już na terenie Polski, to po prostu obywatel mógł tracić wiele uprawnień wynikających z decyzji podjętych przez organ administracji publicznej. W związku z tym inicjatywa zmierza do tego, żeby uznać, aby obywatele polscy przebywający poza granicami Polski, szczególnie czy przede wszystkim na obszarze Unii Europejskiej oraz krajów objętych europejskim obszarem gospodarczym i EFTA, byli uznawani w zakresie nadawania przesyłek, tak jak to ma miejsce na terytorium Polski. Innymi słowy, żeby data nadania przesyłki w urzędzie wyznaczonego operatora pocztowego na terenie krajów Unii Europejskiej plus tych innych z obszaru była uznawana na równi z terminem czy z okresem nadawania tej przesyłki w Polsce. Wprawdzie prawo do tej pory dopuszczało, stwarzało nawet czasami obowiązek, żeby obywatele polscy, którzy przebywają za granicę, a dla których wymagany jest kontakt z organami administracji publicznej, mogą, a nawet powinni ustanowić pełnomocnika i w ten sposób oczywiście ten obieg wypełniałby sformułowania artykułu 57, paragraf 5, to jednak stwarzało to oczywiście problemy, w tym kosztowe. Inne rozwiązanie pozwalało na to, żeby skorzystać z pomocy konsulatu polskiego na obszarze tych państw, w których ten obywatel przebywa, i tam nadać przesyłkę, która by była co do terminów honorowana. Tylko to ma z kolei dwie dolegliwości. Jedna to, że trzeba być blisko tego konsulatu, a w niektórych krajach, no w Unii Europejskiej nie, to nie ma konsulatów polskich, ale jeszcze druga dolegliwość, że ta operacja kosztowała 20 euro.
Także w efekcie Senat przyjął inicjatywę, którą przedkłada Wysokiej Izbie z prośbą o jej przyjęcie, która właśnie wyczerpuje znamiona równości, eliminuje dyskryminację. Też jest pewną realizacją postanowienia Parlamentu Europejskiego rozporządzenia Unii Europejskiej, która uważa, że nie powinno być dyskryminacji dla obywateli Unii Europejskiej ze względu na przynależność państwową. Jeśli chodzi o proces opiniowania, to on zgodnie wszystkie instytucje objęte opiniowaniem wydały pozytywną opinię. No, najbardziej zainteresowana to oczywiście Poczta Polska, także wydała tą opinię pozytywną, ale i szczególnie gorąca Naczelna Rada Adwokacka, Izba Komornicza, Ministerstwa, w tym Finansów. Więc z tego dalej można zauważyć, że ten projekt nie jest wykonaniem prawodawstwa Unii Europejskiej, ani nie jest sprzeczny oczywiście, jak wykazałem wcześniej, wypowiedzi z prawodawstwem Unii Europejskiej. I tym samym, panie marszałku, uważam, że projekt nadaje się do przedstawienia Wysokiej Izbie i procedowania w niej z zamiarem przyjęcia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Do wypowiedzi zgłosili się posłowie Bartłomiej Wróblewski, klub Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Osos, klub Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Paszyk, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, Mirosław Pampuch, klub Nowoczesna i pani poseł Małgorzata Zwiercan, klub Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Wszyscy wymienieni złożyli swoje głosy na piśmie. Mamy za to jedno pytanie. Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Wyznaczam czas pytania na 1 minutę. Pani poseł Małgorzata Pępek, klub Platformy Obywatelskiej, z pytaniem. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie wiem, dlaczego wszyscy się tak dzisiaj śpieszą. Omawiany dziś projekt należy uznać za pozytywny. Chciałam jednak zadać pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na tę nowelizację. Projekt zmiany ustawy jest wynikiem petycji wniesionej do Senatu 24 listopada 2017 roku. Ponad rok zajęło przygotowanie nowelizacji, której podobne uregulowania już wtedy obowiązywały w innych procedurach karnej, cywilnej i sądowo-administracyjnej. Na przykład w postępowaniu cywilnym przepis dający taką możliwość wszedł w życie 17 sierpnia 2013 roku. Takie różnice między procedurami powodują, że prawo nie jest spójne. Czy podejmowane są jeszcze inne działania mające na celu ujednolicenie procedur w możliwym zakresie? Jest to niezwykle ważne i źle się stało, że to tak długo trwało. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. No, pan senator odpowie oczywiście. Pani marszałku, Wysoka Izbo, pani posłanko, w rzeczywistości ma pani rację. No ale odpowiadając na pytanie, dlaczego dzisiaj tak wszyscy śpieszą, bo może muszą nadawać przesyłki z terminem obowiązującym już od jutra. Ale na poważnie to uważam, że termin podjęty w ramach pracy nad petycją był dość krótki w Senacie i myślę, że również w Wysokiej Izbie będzie konkurencyjny. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Zamykam na tym dyskusję. Marszałek Sejmu na podstawie artykułu 87 ust. 2 w związku z artykułem 90 ust. 1 regulaminu Sejmu kieruje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawarty w druku nr 3144 do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 78. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że nie zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń.
W związku z tym kończymy jeszcze to. Oczywiście informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi dostępna jest w systemie informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 78. posiedzenie Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny 79. posiedzenia Sejmu wyznaczonego na dni 3 i 4 kwietnia 2019 roku zostanie paniom i panom posłom doręczony. Zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.